Gościmy ludzi z Szydłowca, środek Polski praktycznie. Bardzo fajna impreza. Znakomicie zorganizowana, super. Troszeczkę inaczej niż do tej pory, prawda? Impreza pierwsza liga. Bardzo dobrze. Pierwszy raz byłem na regatach, wspaniała rzecz, naprawdę. Super. Super impreza. A co się podoba najbardziej? Towarzystwo. No właśnie, o to chodzi. No i to nas cieszy, bo tu przyjechaliśmy, żeby co? Bawić się. Ale jak, atmosfera? Bardzo fajna. I super żeglowanie. No i o to chodzi. Jesteśmy pierwszy raz na żaglach, także jesteśmy bardzo zadowoleni. To też nowość. Ja się cieszę, że jesteście z nami, bo powiem szczerze, że tak sympatycznie w atmosferze wszyscy się tu uzupełniamy, prawda? Super, bardzo fajnie jest, naprawdę. Poznaliśmy nowych ludzi. Jest jedna rzecz, to, że ten czas spędzamy, razem, integrujemy się. No, naprawdę dobrej atmosferze. I uzupełniamy też wiedzę pewną, prawda? Daniel, a jak oceniasz regaty? Regaty oceniam bardzo dobrze. Podium się nie udało pozyskać, no byli lepsi od nas. Myślę, że bliżej czołówki, to piąte, może szóste, tak liczymy na to. Jeżeli by się tabele odwróciło, to na pewno gdzieś w czołówce byśmy byli. Bardzo ambitnie, naszą ambicją było pierwsze miejsce. Lokowaliśmy się w granicach gdzieś trzeciego miejsca, licząc od tyłu oczywiście. W związku z tym na pewno nie wygraliśmy. Które miejsce? Myślę, że trzecie od końca. Trzecie od końca. Próbowałem nawet troszeczkę dmuchać w te żagle, ale nic nie pomagało. Wiara była od początku do końca. Które miejsce? No myślę, że może będziemy po środku, szóste. Z tego co wiem, zdobyliście pierwsze miejsce. Współpraca, współpraca i przede wszystkim współpraca. Walczyliśmy do końca. Zabieraliście wiatr wszystkim, bo myśmy też płynęli obok. No nie, nie zgodzę się, panie Mariuszu. Panie Mariusz nam zabierał wiatr, także to pewno nie my. Liczę, że za rok dołączycie. No na pewno, będziemy się starali. I wtedy dobra, pierwsze zawsze. Miejsce. Tak. A, super. Jak nas zaprosicie, z miłą chęcią przyjedziemy. Zawsze i wszędzie. Za rok? Za rok będziemy znowu najlepsi. Wspaniała impreza, dziękuję. No. Jak powtarzacie, to z przyjemnością. Myślę, że będzie jeszcze fajniej, bo już będziemy mieli doświadczenie. Bójcie się.